Hej, witam Was. Dziś chciałem poruszyć swobodne poruszanie się po mieście, mając na uwadze to, że kręcą się różni ludzie, jedni do pracy, po pracy, po zakupy. Ale czy pech im nie dopisze i nie zostaną zaatakowani? Czy na obecny czas śpisz spokojnie? Czy na obecny czas nie obawiasz się zostawić dom bez opieki? Czy wreszcie przy tylu zezwoleniach na broń, ile w Polsce zdarzyło się wypadków, że broń była legalnie zarejestrowana, użyta do zbrodni? Szczerze mówiąc, oglądając różne wiadomości, wszystko było z nielegalnej. Więc czemu my, Polacy, przez psychologów stwierdzeni, ogółem wzięci, że Polacy nie dorośli do broni palnej? Czyli taki policjant, taki strażnik miejski, taki wojskowy, on też nie dorósł? I patrząc na wypadki samochodowe, to skala jest zatrważająca. Ups, leki. Leki się zbliżają, ale ja Wam powiem tak. Broń dla każdego. Dla każdego po badaniach. Konkretnych badaniach. Tak jakby na licencję. To jedynie co w pomyśle kukiza mi się nie podoba, że od zwykłego lekarza. Ponieważ będąc na różnych kanałach, zauważyłem, takie jest moje zdanie, że ludzie szukają sensacji, że ludzie bardzo chętnie przyklaskują takim rzeczom jak samosąd, że jest nagonka albo na płeć męską, albo na płeć żeńską. Przecież taki wróg, gdy widzi, że społeczeństwo jest poróżnione, czyli jest osłabione, normalne, prawda? Kiedy jest jednostce w oddziale, nie ma spójności, no to taki oddział zostaje rozbity w mgnieniu oka. Przeciwnik jakby szedł po prostu po gładkim. A przecież o to chodzi, żeby mieli złodzieje, innego typu rodzaje przestępstwa, jak najmniejsze pole manewru. Nie wszędzie policja nadąży. Nie wszędzie, nie zawsze sprawa jest wykrywana. Czasami sprawy trwają oho i haha. Tu jednak ten element zaskoczenia, ten element możliwości współmiernej samoobrony spowoduje, że złodziej czy przestępca zrezygnuje z podejścia, żeby Was uszkodzić lub Wam ukraść mienie.
Kiedyś się śmiali, że jeżeli weźmiesz pojazd, pojazdowi się nic nie stanie, tak zwany zabór mienia chwilowy, było w porządku. Tylko dla kogo? Tu niestety też zmieniają się ustroje. No. To już nie są te czasy powojenne, to już są, nie są lata 80. ani 90. W Polsce mamy pseudo skromnych uchodźców, którzy w 90% można powiedzieć są to my młodzi mężczyźni, którzy się mogą pracować, mogą odbudowywać swój kraj. Tu się okazuje, że co niektóre wojewodowie za plecami mieszkańców danej gminy zgodzili się na to, aby przyjąć uchodźców na swoim terenie. Ja przepraszam najmocniej. Nie dalej jak 4 miesiące, czy prawie jak 3 miesiące temu opowiadał mi znajomy, szedł drogą od koleżanki czy ze sklepu. I z początku zaczęła się gadka niewinnie między obywatelem Rosji a czy Ukrainy a nim. Po czym nagle zamieniłoby się to w krwawą rzeź. Gościu wyskoczył do niego z nożem. Dobrze, że ten obcokrajowiec, proszę Państwa, był troszeczkę chwycony, bo jakby był trzeźwy, trudno przewidzieć końcowy etap. Prawdopodobnie albo byłby ranny poważnie, albo by nie przeżył tych ran. A tak, mijając broń skrytą, tak jest w Stanach. Ja pamiętam, pracowałem na obiekcie pewnym. I przypadkowo, po prostu zwróciłem uwagę stojącemu pojazdowi, a w nim kierowcy, żeby po prostu przeparkował auto, ponieważ no, blokuje płynny przepływ pojazdów, czy też ludzi, żeby gdzieś indziej zaparkował. Widzicie Państwo, co on miał pod kocem? Raczka. W lepszej wersji oczywiście, bo ja mówię raka, bo to było ten rodzaj broni automatycznej. No i chcąc, nie chcąc, musiałem odejść. Bez kamizelki, bez broni, bez niczego. Musiałem sfolgować. I całe szczęście, że nic się złego nie wydarzyło. Bo bym jeszcze ja dostał po dupie od prokuratora, że nieodpowiednio zareagowałem, tak? Ale z drugiej strony mówiło prawo, że mogę odstąpić od działania, jeśli to chodzi o życie, tak? Miałem na uwadze gościa, co robi, gdzie jedzie. Na szczęście szybko jakoś się z tego miejsca upłynęli, przepraszam. Przypadek? Nie sądzę. Jakaś pewnie grubsza sprawa, tylko że akurat nie w tym miejscu mieli coś zrobić, tylko pewnie w innym miejscu. I wszelkiego rodzaju kursy, wszelkiego rodzaju instruktaże, które są obecnie dostępne. Nie są takie wcale drogie. 30 zł kosztuje godzina toru. Do tego dołóżmy, powiedzmy, dwie sztuki broni gładkolufową i powiedzmy Glocka czy tetetkę. Jest to z instruktorem w granicach 100-110, czasami 150 zł. Nie warto? Warto. Nie warto się starać
o patent strzelecki? Warto. Także, drodzy Państwo, ja jestem za tym, aby każdy miał po konkretnych badaniach broń przy sobie. Każdy po konkretnych badaniach. Dziękuję Państwu za subskrypcję. Dziękuję Państwu za oglądnięcie mojego filmu. Zapraszam na kolejne. Proszę o komentarze, jeżeli są takie. A na dzień dzisiejszy ja już kończę, ponieważ leki. No i ja już się czuję też niewesoło, bo noga mi tak dogina, że ciężko mi jest się skupić. Także zapraszam na kolejne nagrania i pamiętajcie, drodzy Państwo, wszystko da się załatwić. Niekoniecznie siłą, ale broń może Tobie czy Twojemu przyjacielowi uratować życie. Hej.